Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Bezpieczeństwo imprez masowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań członka służb porządkowych wyposaża się w urządzenia zapewniające łączność bezprzewodową, ręczny wykrywacz metalu, latarkę, środki opatrunkowe, wzory biletów lub innych dokumentów uprawniających do przebywania na imprezie masowej, notes i długopis, środki transportu, Niezbędne środki ochrony osobistej. Członka służby porządkowej, w zależności od przewidywanych zagrożeń, wyposaża się również w środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, z możliwością zakładania ich jedynie na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających. Dodatkowo każdy członek służb porządkowych powinien być jednolicie oznakowany przez elementy ubioru, wyraźnie go wyróżniające. Członkowie służb porządkowych muszą być wyposażeni w wydany przez organizatora imprezy masowej identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Identyfikator członka służby porządkowej powinien zawierać następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony, a także kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających. Ma to miejsce w przypadku egzekwowania wymaganego prawem zachowania, zgodnego z wydanym poleceniem lub odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność członków służb porządkowych lub innej osoby. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.